Słuchajcie, tak? Tak. Dobrze, szanowni państwo, witam państwa na ostatnim już etapie naszej konferencji, który uważam za bardzo ważny z kilku powodów. O idei naszej debaty w kilku zdaniach zaraz powiem, ale przede wszystkim chciałam przedstawić gości, których mamy zaszczyt tutaj gości. Zacznę od pani Jolanty Karpacz-Ciennie, która reprezentuje Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, gdzie jest dyrektorem odpowiadającym za działalność kulturalną i naukową, oraz pan Mariusz Uzorka, kierownik działu organizacji wystaw, który będzie jednocześnie wspomagał, gdyby się pojawiły jakieś trudności językowe. Następnie pan dr Tomasz Kranz, dyrektor Muzeum Państwowego Muzeum na Majdanku, w latach 1995-2007 kierownik działu naukowego, obecnie dyrektor. Następnie gościmy, może gospodarza przedstawię na końcu, bo nie trzeba właściwie nikomu przedstawiać. Pan Robert Kostro, od 2006 roku Muzeum Historii, dyrektor Muzeum Historii Polski, i pan profesor Rafał Wnuk, który tutaj reprezentuje Muzeum II Wojny Światowej jako współautor scenariusza wystawy stałej i kierownik działu naukowego. I nasz gospodarz, pan dyrektor Zygmunt Nastalski, który właściwie z Muzeum Lubelskim jest związany od 1968 roku, a od 1992 jest jego dyrektor. Szanowni państwo, przede wszystkim ja oczywiście nie będę dużo mówić, gdyż przede wszystkim będą mówić nasi paneliści. Chciałam tylko powiedzieć, że ideą tej debaty jest odpowiedź na pytanie tytułowe, czyli jakich muzeum potrzebujemy. Z tym, że nie z perspektywy akademickich i teoretycznych rozważań, a właśnie z poziomu konkretnych instytucji muzealnych, które są przez państwa właśnie kierowane, które mają swoją misję, które mają swoje cele i wcielają określone strategie wystawiennicze. Ja bardzo chciałam właśnie zaprosić osoby, które w swojej codziennej, praktycznej działalności mierzą się z trudem zarządzania dużymi placówkami muzealnymi, gdyż bardzo często okazuje się, że akademickie teorie i tezy, hipotezy, o których dużo czytamy i dyskutujemy na uniwersytetach, no, weryfikują się lub nie właśnie w praktyce. W związku z tym bardzo państwa proszę, żeby państwo na moje pytania odpowiadali właśnie z perspektywy swoich instytucji muzealnych. Pierwsze i zasadnicze, to będą pytania oczywiście fundamentalne. Pierwsze i zasadnicze pytanie dotyczy społecznych funkcji muzeum dzisiaj. Kiedy muzea powstawały, powstawały oczywiście w innych okolicznościach, w innych warunkach i miały do spełnienia głównie funkcję cywilizującą i miały uczyć demokratycznej retoryki, prawda, związanej z powstaniem nowoczesnego państwa i ideologią burżuazyjną. I dopiero później spełniały ewentualnie funkcję rozrywkową. Wtedy były to przyjemność, ekscytacja, kontakt z egzotyką. Jakie funkcje według państwa pełnią państwa muzea? Mówię państwa muzea, oczywiście mam na myśli instytucje, którymi kierujecie. Dzisiaj, 200 lat od momentu, kiedy zaczęły powstawać, w epoce, kiedy nikt już nie musi ćwiczyć demokracji. Może zaczniemy od pani Wnuk. Dziękuję bardzo za pytanie i za możliwość wziąć udział w tej dyskusji. A ja prosiłabym za możliwość mówić po litewsku, tak jak my mamy takie pliki mówić publiczne po polsku. I poproszę o pomoc mojego kolegi Mariusza. Jeszcze są. Visų pirma, noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šitoje konferencijoje, kurioje iš tiesų daug minčių buvo išdėstyta susijusių
tiek su teoriniais, tiek su praktiniais aspektais. Chcielibyśmy podziękować za możliwość uczestnictwa w tej konferencji, na której były poruszane tak kwestie praktyczne, jak i teoretyczne uczelnictwa. Noriu pasakyti ir pabrėžti, nors Lietuva ir Lenkija istoriškai yra labai artimos ir paveikslas už mūsų dar puikiai rodo, vis dėlto muziejinės kultūros sklaidos prasme yra labai daug skirtumų. Chciałem właśnie podziękować raz jeszcze i przedstawić wspólne cechy, wyróżnić wspólne cechy muzealnictwa na Litwie i w Polsce, chociaż właśnie historycznie mieliśmy bardzo dużo czego, bardzo dużo kwestii wspólnych i obraz, który tutaj jest reprezentowany, to o tym świadczy. Natomiast w muzealnictwie dzisiejszym mamy pewne różnorodności. W XIX amžiu, kiedy w Europie suklestėjo vieši muzieje i muziejų laikymo kultūra, Lietuva nie turėjo savo valstybingumo. W XIX wieku, kiedy w Europie zarodziło się powszechne muzealnictwo i generalnie mówiąc kultura muzealnictwa, Litwa była pod zaborem, była państwem nie mającym niepodległości. Rusijos valdžia vykdė labai stiprią antilietuvišką politiką. Administracija rosyjska kierowała się taką politiką antilitewską. Buvo uždarytas Vilniaus universitetas po sukilimo, buvo uždraustos spausdinti lietuviškos knygos ir apskritai lietuvių kultūra buvo nustumta į paribį. Był zamknięty Uniwersytet Wileński, nie mieliśmy możliwości korzystać z druku litewskiego i generalnie mówiąc kultura litewska była tak odsunięta na ubocze. Dėl to nebuvo palankių aplinkybių plėtotis ir muziejams. Dlatego nie było właśnie możliwości powstania muzealnictwa na Litwie. Tarpukario, per 20 metų Lietuvos nepriklausomybės buvo padaryta labai daug. Iš tikrųjų, tais laikais moderni muziejininkystės katedra Vytauto didžiojo universitete, keli valstybinio lygmens muziejai, kurie atspindėjo to meto moderniausias tendencijas. W epoce międzywojennej pewne zalążki muzealnictwa już powstawały na Litwie, na Uniwersytecie w Kopie, na Uniwersytecie Witolda Dybkiego była katedra muzealnictwa i ten proces już powoli się rozpoczynał. Tačiau vėliau prasidėjo sovietiniai laikai ir 50 metų muziejinės kultūros raidoj yra juodas etapas i później, jak wszyscy o tym wiemy, była kolejna okupacja sowiecka i dzieje rozwoju muzealnictwa na Litwie się zatrzymały i była taka pauza. Visuomenė manė, kad muziejus yra kažkokia svetima propagandinė vieta, kurioje yra pristatoma tik tai ta oficiali politizuota medžiaga ir muziejai apskritai buvo labai mažai lankomi. Muzea, tamte społeczeństwo odbierało muzealnictwo, muzea generalnie jako ośrodek takiej propagandy. I to było właśnie odbierane w sposób taki negatywny. Dėl to dabar jau mūsų muziejus aktyviai veikdamas ir atverdamas erdves žmonėms, mes pastebėjom tokį dalyką, kad dalis žmonių, kurie ateina į valdovų rūmus, į muziejų apskritai ateina pirmą kartą, atranda muziejų kaip lankytiną vietą. Dlatego w dobie obecnej, kiedy nasze muzeum jest już otwarte dla społeczności, kiedy jest czynne, obserwujemy takie zjawisko, że niektórzy przychodzą po raz pierwszy w ogóle do muzeum i odnajdują te muzeum od nowa.
Iš tiesų mūsų muziejaus misija, kaip jau ir bandžiau pasakyti pranešime, yra keleriopa. Dlatego misja, cele naszego muzeum, tak jak próbowałam przedstawić to w swym referacie, no jest taka różnorodna. Visų pirma, mes siekiam tiek nuolatinėmis ekspozicijomis, tiek labai aktyvia edukacinė ir kultūrinė veikla pristatyti materialų paveldą, kuris tikrai yra unikalus. Dlatego poprzez stałe ekspozycje i działalność oświatową, edukacyjną chcemy zaprezentować dziedzictwo, które jest unikalne. Kitas labai svarbus mūsų veiklos aspektas, strateginė kryptis, tai yra dvasinio paveldo komunikacija. Drugim ważnym, też ważnym aspektem naszej działalności jest przedstawienie duchownego dziedzictwa właśnie. Ir trečioji misija – pristatyti muziejų kaip modernę instituciją, kaip aktyvę kultūrinę atvirą erdvę, kurioje kaupiamas socialinis kapitalas ir kuriama pilietinė pridėtinė vertė patriotizmą. Trečiam takim aspektem jest właśnie przedstawienie muzea jako ośrodka, w którym potęgujemy, w którym przedstawiamy właśnie centrum takie, centrum patriotyczne, ośrodek, w którym krzewi no, takie nastroje patriotyczne, no, też w pewnym sensie też edukacyjne, takie oświatowe, tylko z pewnym innym trochę aspektem. Ateidami į valdovų rūmus, žmonės apskritai atranda muziejų kaip įdomią instituciją ir atranda Lietuvą ir Lietuvą Europoje. Zwiedzający, przychodząc do muzeum, odnajdują Litwę w muzeum, odnajdują to miejsce przyciągające, to miejsce interesujące miejsce, które są działalnością, są swymi ekspozycjami, przyciąga właśnie tych osób i jednocześnie odnajdują Litwę w Europie. Ir paskutinė mintis. Žmonės išeidami iš rūmų muziejaus išsineša dvi žinias apie senąją praeitą Lietuvą ir apie modernę Lietuvą. Ir ta harmonija dermė tarp dviejų Lietuvų iš tikrųjų yra atraktyvi galimybė komunikuoti paveldą. I wychodzący z muzeum, oni zwiedzający odnajdują takie dwa powiedzmy aspekty, takie dwie cechy, czyli tą starą Litwę, odnajdują starą Litwę i współczesną Litwę. I harmonia pomiędzy przeszłością i przyszłością to jest ten aspekt atrakcyjny, który właśnie próbujemy i staramy się przedstawić dla współczesnego zwiedzającego. Dziękuję bardzo. Tak. Chciałam, żeby Państwo tak będzie wygodnie odpowiadać. Dziękuję. Pytanie o funkcje społeczne współczesnych muzeów to w zasadzie pytanie o istotę instytucji muzealnej, o jego misję i filozofię działania. Wydaje mi się, że warto na tak zasadniczą kwestię spojrzeć z perspektywy kategorii, może jakichś fragmentów definicji. Kiedy spojrzymy na pierwszą definicję opracowaną przez Miasto Radę Muzeum w 1946 roku, to jest tam mowa, że właśnie muzea to są otwarte dla publiczności kolekcje obiektów, czyli już to otwarcie było istotne, ale jednak też publiczność, czyli społeczeństwo. W 1989 roku podkreślono, że muzea to instytucja w służbie społeczeństwa i jego rozwoju. I wydaje mi się, że ten ostatni aspekt, że mówi się, że muzea mogą być elementami lub podmiotami rozwoju społeczeństwa, z jakichś przeobrażeń społecznych, no jest bardzo istotne, bo z jednej strony pokazuje ramy tej instytucji, ale również, że stawia się przed nimi tak wysokie wymagania i w jakimś sensie wyzwania. Oczywiście no, rozwój społeczny jest pojęciem dość szerokim, a tak jak mówimy o muzeach różnych, to wiemy, że one powołują się do różnych obszarów szeroko rozumianej kultury, więc jest to sztuka, nauka, technika,
również o muzeach historycznych, muzeum archeologiczne są bardziej związane z tym, co nazywamy kulturą historyczną czy kulturą pamięci, ale w zasadzie można czasami jakieś tam styczne punkty znaleźć. Wydaje mi się, że właśnie te styczne punkty to jest przede wszystkim to, że muzea udostępniają fragmenty dziedzictwa tego naturalnego, kulturalnego, historycznego. Celowo podkreślam fragmenty, bo to pokazuje, że nawet muzeum ma ogromną kolekcję, to jest wielka cząstka tego dziedzictwa, a z drugiej strony, że w ogóle muzea ogólnie na świecie, czy w skali europejskiej, spajają dziedzictwo, chcąc nie chcąc oczywiście, to w różny sposób. Druga sprawa, która się z tym wiąże, to jest popularyzacja dziedzictwa, którą rozumiem raczej jako interpretację. Oczywiście znowu to jest bardzo szerokie pole do dyskusji, ale ta interpretacja to jest nadawanie, niekoniecznie nadawanie znaczeń, ale pokazywanie, że pewne elementy dziedzictwa mają określone znaczenie, czyli właśnie popularyzacja wiedzy o tym znaczeniu, wyjaśnianie ich jakby kontekstu historycznego czy merytorycznego i ewentualnie również w pewnych ramach nadawanie znaczeń przez odbiorców, czyli przez, tak jak wczoraj mówiliśmy, użytkowników muzeum. Z tym się wiąże oczywiście problem komunikacji. To jest duże zadanie dla muzeum ze społeczeństwem. Oczywiście najczęściej myślimy tutaj o wystawach, to jest serce muzeum i główne narzędzie, ale wiemy, że przekaz muzealny dzisiaj szczególnie to są różne formy i one się cały czas rozwijają, więc dotarcie do odbiorców odbywa się w różny sposób. I chodzi o komunikację, oczywiście przede wszystkim w zakresie tematyki, którą się muzea zajmują, w zakresie zbiorów. I jakby z tego wynika to, o czym wczoraj była mowa, czyli edukacja. Ale tutaj jest potrzeba jakiejś doprecyzowania, co rozumiemy przez edukację, żeby nie mylić tego z animacją muzealną, z marketingiem czy innymi działaniami. To jest, jak mówię, na oddzielną konferencję wczoraj. Te wątki były tutaj podkreślane. Ja chcę powiedzieć, że my edukację bardziej, nie tylko w zakresie, ale w ogóle jako edukację muzealną rozumiemy jako podnoszenie pewnych kompetencji tych zających, ogólnie rzecz biorąc, nie? Wyposażanie ich w pewne też umiejętności, jakby zwiększanie wrażliwości na różne obiekty, także różnego typu, w przypadku muzeum archeologicznym to jest to głównie chodzi o empatię z ofiarami, ale że edukacja powinna zawierać ten aspekt kreatywności. Jest to o tyle ważne i to zasadnicze, że teraz znowu przywołam tym razem polską definicję ustawą z 1996 roku, którą macie Państwo tutaj na programie. Bardzo dziękuję akurat organizatorom, bo mi to pomoże. Jak Państwo przeczytacie, to zobaczycie, że mimo, że od kilkunastu lat w polskich muzeach praktycznie nie ma dnia, żeby nie mówić o edukacji, bo tak dużo się o tej edukacji mówi słusznie, ale w tym czasie nie wpisano edukacji jako celu muzeum. Jest tylko napisane, że celem muzeum jest umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów i wtedy jest to pisane poprzez działania między innymi edukacyjne. A to jest nic innego jak działanie światowe. W ujęciu Heleny Radońskiej jeszcze z lat 30. przed II wojną światową. To oczywiście jest ważne zadanie, udostępnianie, ale nie mylmy udostępniania z edukacją, czyli kształceniem osobowości, kształceniem nawyków. To są dwie różne rzeczy. Dlatego tak poważna, tak niezbędna jest ta funkcja jakby tego namysłu nad tą edukacją, żeby ją odpowiednio rozumieć. Z tym się wiąże oczywiście funkcja muzeów jako środków naukowych. Ona często jest niedoceniana. Muzea zajmują się badaniami specjalistycznymi. Czasami niszowymi, ale one są bardzo ważne dla kultury, bo mówimy o procesach kulturowych. To zostaje, wystawy zostają, są udokumentowane. Opracowania zbiorów zostają, wykorzystują to inni naukowcy. Teksty, książki, wszystko zostaje. Także to jest ogromny dorobek. Ale łatwo o tym powiedzieć, a jak sobie uświadomimy, że no nie w każdym muzeum jest dział naukowy, wyposażony, znaczy, w którym pracuje kilka osób, które mogą się tylko poświęcić badaniom, to pokazuje, że rzeczywiście jest często logo między postulatami a możliwościami, ale wiele muzeum sobie z tym jakoś radzi. Te efekty są i warto o tym pamiętać i to pokazywać. I na koniec bym powiedział tak jeszcze, zapomina się, że jednak wszelkie muzea, również muzeum archeologiczne, to tę tezę mogę przy innej okazji uzasadnić, są elementem czegoś, co nazywamy w języku turystyki, atrakcyjności, marketingu, marką miejsca.
czyli no, fragmenty pewnego dziedzictwa. I to świadczy o tym, bo z jakichś powodów ludzie przyjeżdżają. Przyjeżdżają, żeby zobaczyć obrazy Matejki, ale również, żeby zobaczyć był obraz. I to są powody tych odwiedzin. Więc to powoduje, że to miejsce, to miasto, ten region zyskuje. Ja chcę już mówić o tych powiązaniach, jeżeli chodzi o przemysł turystyczny. Bo one są oczywiste, że ktoś do dużego muzeum przyjeżdża, który jest w dużym mieście, to generuje wiele pieniędzy. O tym mówię. I kończąc, jeżeli chodzi o specyfikę, żeby tak konkretnie odpowiedzieć na zadane przez moderatora pytania. Muzea archeologiczne mają tę specyfikę, że otwierają różne obszary Poznania. Czyli z jednej strony to są wydarzenia historyczne, hasło Holokaust. Z drugiej to jest reprezentacja przeszłości, bo Holokaust się wydarzył 70 lat temu. I w różnych krajach różnie to pamiętano, różnie nauczano, różnie o tym mówiono. I to są tematy bardzo ważne. Reprezentacja przeszłości to jest również tworzenie tożsamości, pamięci zbiorowej. Prawie wszyscy sobie dzisiaj uświadamiają, dużo się mówi o pamięci, dużo powstaje publikacji, jak ona jest ważna dla tożsamości regionalnej, narodowej i takiej globalnej. I te wszystkie wątki, tematy możemy znaleźć i w prezentacjach muzeów archeologicznych, i w tematyce, którą się zajmują. Uzupełniając niejako wypowiedź pana dyrektora, chcę przypomnieć, że ta debata odbywa się z udziałem przedstawicieli muzeów publicznych, zarówno paneliści, jak też państwo reprezentujący Muzea Stałe Polski. To są chyba wszyscy reprezentujemy muzea publiczne, a więc muzea finansowane z budżetu państwa, z budżetu samorządu. I tym bardziej te dwie definicje, ta pierwsza, którą przywołał pan dyrektor z Ajkomowska i definicja z ustawy o muzeach, później zresztą nowelizowana w tej nowej preambule przez autorstwo pana profesora Petermunda. Już sama definicja zawiera tą funkcję misji społecznej. Na ogół odnosimy tę funkcję społeczną do upowszechniania i do działalności edukacyjnej, bo to jest ta funkcja, którą można by nazwać bezpośrednio dziejącą się tutaj i teraz. To są wszelkiego rodzaju formy, o których pan dyrektor mówił, ale pamiętajmy o tym i gdybyśmy jeszcze raz dokładnie wszystkie obowiązki, zadania muzeum, które są w dalszych artykułach ustawy o muzeach wyszczególnione, to można by każdemu z tych zadań muzeum również przypisać funkcje społeczne. Bo proszę państwa, jeśli muzeum zajmuje się gromadzeniem obiektów muzealiów, to czyni to również z myślą o funkcji społecznej. Tej funkcji nie będzie jeszcze widać, nie będzie ona jeszcze używana dzisiaj i jutro, ale za 10 lat ten zgromadzony przedmiot, będący z kolei przedmiotem badań i udostępniania na różny sposób, jak też i edukacji, również będzie pełnił funkcję społeczną. Funkcja przechowywania, czy też funkcja konserwacji też należą do sfery pośrednich funkcji społecznej, bo naszym zadaniem jest przedłużenie bytu materialnego, fizykalnego, jak mówi Gliński, na jak najdłuższy czas. A po co to robimy? Dla przyszłych pokoleń, również dla funkcji społecznych. No i wreszcie funkcja udostępniania. Tu rzeczywiście nie ma ekspresji zapis o funkcji edukacyjnej, ale myślę, że ona mieści się w formule udostępniania zbiorów muzealnych. Jest to funkcja chyba o najszerszym zakresie muzeum, która realizuje się każdego dnia, myślę, że w każdym muzeum publicznym. No, mój przypadek geograficzny jest taki, że w muzeum pracuję od roku 1968, więc miałem okazję obserwować, jak te funkcje społeczne funkcjonowały i jak funkcjonują teraz.
te dobre intencje spełniania funkcji społecznej, no, one nie pojawiły się 5, 10 czy 20 lat temu. One pojawiły się z chwilą, kiedy właściciele dóbr oddali, właściciele realiów przyszłych oddali zbiory właśnie społeczeństwu. W każdym razie 40 lat temu nie było jeszcze ani technologii, ani narzędzi edukacyjnych, którymi dzisiaj dysponujemy. Te narzędzia są używane na co dzień, czy też przy organizacji zwiedzania wystaw muzealnych, ale również na zajęciach edukacyjnych, które niekoniecznie odbywają się na sali ekspozycyjnej. Cały szereg programów, projektów edukacyjnych jest prowadzona w salach wykładowych. Tu chcę dodać, że tak jak i inne muzea w Polsce i za granicą, fenomenem funkcji społecznej muzeów jest to, że one są pełnione dla wszystkich kategorii wiekowych i pełnego spektrum przekroju społecznego tych, którzy w muzeach bywają. Nie zawsze tak jest w innych instytucjach kultury, które zawężają krąg odbiorców, stawiając pewne bariery intelektualne, wiekowe, czego nie ma w muzeum. I to trzeba podkreślić. No, w przypadku już do własnego podwórka, przechodząc krótko, Muzeum Lubelskie jest typowym muzeum wielodziałowym. Jest to muzeum, które ma prawie chyba najwięcej oddziałów w całej Polsce w tym poziomie muzeów wojewódzkich. Nasze spektrum dziedzin, którymi się zajmujemy również tej funkcji społecznej, no to jest tak jak powiedziała tu pani Marta Polańska, od 200 tysięcy lat do czasów obecnych. To jest kilkanaście dziedzin muzealnych. Najsłabiej chyba mamy reprezentowaną historię naturalną, przyrodę, aczkolwiek w jednym z oddziałów również takie zbiory posiadamy. I naszą funkcję społeczną, funkcję edukacyjną różnicujemy w zależności od danej dziedziny. Różnicujemy ją metodologią, pedagogiką muzealną, ale ona służy jednemu celowi, żeby zbiory muzealne nie pozostawały w magazynach i na wystawach bez odpowiedniego oprzyrządowania edukacyjnego, ale ażeby pełniły właśnie funkcję społeczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Bardzo miło, że zostałem zaproszony na tę konferencję. Ja chciałbym zacząć od takiej funkcji muzeum, która wydaje mi się zupełnie fundamentalna. Trochę pan dyrektor Masalski tutaj mówił, to znaczy, że to jest muzeum, które funkcjonuje w pewnej społeczności. To znaczy, że większość muzeów, to dotyczy zwłaszcza muzeów historycznych, ale nie tylko, jest bardzo ściśle związane albo ze społecznością, albo z narodem, albo z państwem, albo ze wspólnotą lokalną, regionalną, miejską itd. I one jakby, więc jakby, tak, to jest bardzo ciekawe. W ostatnich latach, kiedy wydawałoby się, że na przykład muzea sztuki znalazły się w trochę innej roli, prawda? W tym sensie, że one trochę mniej pełnią tę funkcję tożsamościową, na przykład w ostatnich kilkunastu latach namnożyło się Muzeum Narodowe, znaczy Muzeum Kieleckie, Muzeum Narodowe, Szczecińskie itd., itd. Co to znaczy? To znaczy, że te wszystkie muzea aspirują, to jest świadectwo ich aspiracji. Niezależnie od tego, że trząk kolekcji stanowi sztuka, a nie akurat zbiory historyczne, to one mają właśnie znacznie szersze aspiracje niż tylko zajmowanie się sztuką, przynajmniej w takim sensie, w jakim dzisiaj sztuka funkcjonuje, często w takim bardzo krytycznym kontekście, właśnie takim trochę na kontrze wobec tego, takiej tożsamościowej
tradycyjnej funkcji muzeum. I to jest jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Druga rzecz, ponieważ tutaj o funkcji edukacyjnej i ochrony dziedzictwa, tutaj już moi przedmówcy mówili, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na funkcję polityczną. Właśnie to, że muzeum właśnie nie zgodzę się tutaj z panią profesor, że muzeum przestało pełnić ważną rolę z punktu widzenia formowania się demokracji. Wręcz przeciwnie, a zwłaszcza muzeum historyczne. Jeżeli zobaczymy sobie nowe muzea, nie tylko powstające w Polsce, jaką one funkcję pełnią, to jak zrobię przewodnikom muzeów niemieckich, które powstały w ciągu ostatnich 20 lat. Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie, Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn, Zeitgeschichtliches jest Forum, czyli Forum Współczesnej Historii w Lipsku, prawda? To są trzy ważne muzea historyczne obejmujące całą historię narodu. Dlaczego one powstały? Dlatego, że Niemcy mają problem z tożsamością i z demokracją, prawda? Przy każdym razie historyczny problem. I te muzea są im potrzebne właśnie z powodów politycznych. Nie w tym sensie, że one są emanacją jakiegoś poglądu politycznego czy partyjnego, ale w tym sensie, że wspólnota polityczna potrzebuje tego rodzaju obiektów właśnie po to, żeby ugruntować swoją demokratyczną tożsamość. I to był w dużej mierze projekt kanclerza Kohla, żeby te dwa wielkie muzea, czyli Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie i Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn zbudować. Ja chciałem, nie mogę sobie nie pozwolić na pewną złośliwość wobec polskich elit politycznych, które od 6 lat mają taki projekt w zamrażarce, który się nazywa Muzeum Historii Polski i on nie może się wykluć, ponieważ nie ma kogoś takiego jak kanclerz Kohl, to byłby gotów taki projekt przeprowadzić. Chciałem zobaczyć też, przyjrzeć się muzeum w Berlinie. W Berlinie jest 8 do 9 wystaw poświęconych tylko historii NRD, podziałowi Berlina, podziałowi Niemiec. Zacznę tak, od najstarszego, Czech Pończany. Koło Czech Pończany jest nowe muzeum też poświęcone zimnej wojnie. Właściwie nie muzeum, ale ekspozycja. Dalej jest muzeum NRD, takie bardzo komercyjne muzeum przy Szkrajowie zaraz. Dalej jest Muzeum Muru Berlińskiego, z fragmentami właśnie muru zachowanymi. Jest oczywiście fragment ekspozycji Niemieckiego Muzeum Historycznego, które jest poświęcone temu tematowi. Muzeum Miejskim oczywiście jest też ten temat. Dalej jest Pałac Rostań, czyli dawne dworzec w Wiedrichstrasse. I najnowsze muzeum, najnowsza ekspozycja Alta Kinderdr w Kulturbrauerei, czyli w Browarze Kulturalnym. To jest takie nowy bardzo prężny ośrodek kulturalny i handlowy. I to jest, w związku z tym, to pokazuje, jak ważną rolę pełni muzeum, bo one nie powstały przez przypadek. Oczywiście na przykład Czech Pończany też w pewnym sensie jest komercyjnym muzeum. To tak samo to muzeum, a jeszcze Muzeum Sztasa. O, jeszcze jedno, które mi się przypomniało. Też dotyczące w zasadzie tej samej tematyki. Więc jest potrzeba, która jest związana z tworzeniem, ze zmianami politycznymi, które odbywały się w Niemczech. I teraz przechodząc na nasze podwórko. Jeżeli my na przykład budujemy Muzeum Historii Polski, to jednym z tematów, jedną z ważnych rzeczy, które chcemy powiedzieć, to przepracowanie wielu ważnych tematów dotyczących historii Polski. I na przykład dla nas bardzo ważną tematem jest historia konstytucyjna, historia wolności w Polsce i tak dalej. A jeszcze wracając do Polski, no to Europejskie Centrum Solidarności jest świetnym przykładem też takiego oczywistego miejsca, czy Muzeum Historii Żydów Polski, prawda? To są oczywiste miejsca, które powinny powstać w dużej mierze z powodu właśnie pewnej roli politycznej, prawda? To znaczy Muzeum Historii Żydów, które upamiętnia społeczność, która była integralnym, ważnym elementem dziedzictwa polskiego przez wiele stuleci, które musi po prostu znaleźć swoje miejsce. Prawda? To samo Solidarność, to jest największym, najciekawszym, najważniejszym fenomenem historii Polski XX wieku. A zatem te wypadki, te historie wymagają. To jeszcze o jednej braku, skoro mówiłem o tych wszystkich muzeach niemieckich, chciałem zwrócić uwagę Państwu. W Polsce, jako chyba jedynym kraju znanym dawnego bloku komunistycznego, nie ma żadnej ekspozycji poświęconej terrorowi komunistycznemu. Jesteśmy jedynym krajem, chociażby pierwszy obaliśmy komunizm, jesteśmy jedynym krajem, który nie ma takiego muzeum. Sam uczestniczyłem w próbie realizacji takiego
projektu. Niestety nie udało się, nie chcę już wchodzić w szczegóły, dlaczego się nie udało, ale to jest bardzo też ciekawe i znamienne zjawisko. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jestem podwójnie w złej sytuacji, bo podobnie, po pierwsze, mówię jako ostatni, większość została też już powiedziana. Po drugie, podobnie jak pan dyrektor Kostor, reprezentuję muzeum, które jest w tworzeniu i którego nie ma. W takiej sytuacji mogę zrobić dwie rzeczy. Albo podobnie jak siedzący koło mnie pan dyrektor mówić o innych muzeach, albo spróbować powiedzieć o tym, albo po prostu spróbuję powiedzieć o tym, jakie chciałbym, by było muzeum te, które mam przyjemność współtworzyć i w tym kierunku pójdę może. Do tej wyliczanki muzeów, które w Polsce powinny być, tych ważnych punktów historycznych, ja dodam II wojnę światową i to Muzeum II wojny światowej uważam, że bardzo dobrze, że powstaje, nie tylko dlatego, że tam mogę pracować, ale uważam, że to jest po prostu bardzo ważny element historii, nieprawdopodobnie kształtujący naszą tożsamość, ramy geograficzne, politykę, wszystko, kim jesteśmy dzisiaj, ma dużo, olbrzymi wpływ wywarła II wojna światowa. Natomiast jakie ja chciałbym, by było Muzeum II wojny światowej? Co tam powinno być? To, co powiedzieli przedmówcy, to powinno być centrum kultury integrujące społeczność. Widziałem muzea odwrócone od społeczności lokalnej, to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. To musi być miejsce, które obywatele uznają za swoje. Oczywiście muzeum jest instrumentem miękkiej polityki kierowanej do wewnątrz i do zewnątrz. Mówię tu o tych wielkich muzeach, które aspirują do tego, by reprezentować jakąś opowieść o narodzie, czy opowieść o ważnym elemencie przeszłości wspólnoty. Jak wskazuje to miejsce, w którym dziś jesteśmy, to co się tu odbywa, muzeum powinno być agorą, miejscem wymiany dyskusji, miejscem wymiany myśli. Jak również wskazuje na to co się dzisiaj dzieje, miejscem uprawiania nauki. W sensie organizacyjnym, ale również w sensie takim, że tam powinny być prowadzone badania. Muzeum, poważne muzeum, które nie prowadzi badań, eliminuje się z dyskusji na własną prośbę. Także to działalność badawcza jest absolutnie ważna. Kiedy mówię, wielokrotnie była wymieniona funkcja, jaką jest edukacja, oświata, ja dodam, że ta edukacja i oświata musi być wielowektorowa. Ona musi oferować wieloma językami na wielu poziomach i do wielu odbiorców. Kreowanie tożsamości, tak, to było wielokrotnie powiedziane, różnych tożsamości, w zależności od tego, jakie jest muzeum. Tą tożsamość, którą ja chciałbym, aby muzeum, w którym pracuję, kreowało, to chciałbym, żeby to była tożsamość obywatelska. Tożsamość gruntowująca demokratyczny, obywatelski sposób widzenia świata, ale jednocześnie tożsamość otwarta, nastawiona na dyskusję. No i w końcu funkcja legitymizująca. Funkcja legitymizująca na różnych poziomach, ale tu już nie będę wchodził, bo prowadząca patrzy się na mnie z ukosa i abstraktem mówi konieczność. Proszę Państwa, bardzo się cieszę z tych odpowiedzi, gdyż właśnie w tej chwili ta pierwsza teza akademicka, która mówiła, że muzea już nie pełnią funkcji ćwiczenia obywatelskości ani retoryki demokratycznej, okazała się fałszem, gdyż we wszystkich właściwie przypadkach okazało się, że jak najbardziej tak, muzea pełnią takie funkcje. Kolejną rzecz, o którą chciałam się zapytać, to wielki drugi filar, bo rozmawialiśmy o muzeach. Teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o publiczności muzealnej, z tym, że zapytam trochę przewrotnie.
Dlatego, że od końca lat 80. XX wieku możemy mówić o nowym paradygmacie muzeologii, tak zwanej nowej muzeologii, która ma się poszerzać, ma poszerzać tradycyjne funkcje muzeum i muzeum okazuje się, powinno się przede wszystkim koncentrować właśnie na rozwijaniu zainteresowań publiczności. Oczywiście konsekwencją były bardzo szeroko zakrojone badania nad publicznością, niestety nie w Polsce jeszcze, tych badań nad publicznością ciągle nam brakuje. Odejście od koncepcji szerokiej publiczności w stronę koncepcji tak zwanych grup docelowych i widz zaczął być traktowany, widz odwiedzający publiczność jako konsument czy klient, a muzeum jako instytucja, która świadczy usługi. Oczywiście usługi najwyższej jakości, ale usługi. Moje pytanie przewrotne jest takie, bardzo proszę o szczere odpowiedzi. Czy faktycznie Państwo uważają, że muzeum powinno spełniać oczekiwania publiczności, w sensie ulegać odwiedzającym, gdyż jak wiadomo, nie każdy przychodzi po to, żeby się edukować, prawda? Są osoby, które przychodzą, szukają muzeum, powiedzmy, tylko i wyłącznie rozrywki. Czyli do jakiego stopnia możemy znaleźć złoty środek pomiędzy funkcją edukacyjną, a ewentualnym, a satysfakcją odwiedzających, którzy przychodzą i kierują się rozmaitymi pobudkami. Dla ułatwienia teraz pan dyrektor. Przepraszam, to jest freudowska pomyłka. Może wkrótce. Nie, ale wstydź. Pan profesora jestem jedynym nie dyrektorem w tej części stołu. Nie tak pozostało. Bardzo cenię swoją pracę, jak to się okazało, że mam takie aspiracje, to mogą być tak nieźle skończyć. Ale to był żart. Proszę Państwa, oczywiście trzeba szukać tego środka. Ja nie wyobrażam sobie, aby po raz kolejny mówię jako osoba, która wciąż swojego muzeum nie ma. Więc mogę sobie poteoretyzować. Myślenie grupą docelową, targetem, nieważne, okropne słowo, musiałoby nas, obawiam się, zagonić w jakiś kąt Disneylandowy i to nie jest dobrze. Nie o to chodzi w muzeum, tak mi się wydaje. Nie można rezygnować z wysokiej edukacji, z wysokiej nauki na rzecz rozrywki. Z drugiej strony nie można też nie uwzględniać obecnych oczekiwań dotyczących tak formy, jak i treści. Także to jest problem szalenie złożony. Kiedy mówimy grupa docelowa znowu, ja nie potrafię zdefiniować, nie chcę zdefiniować jednej grupy docelowej w przypadku Muzeum II Wojny Światowej. Po to istnieją poziomy narracji muzeum, po to jest konstrukcja wystawy tak, by przemawiała do różnych grup, aby dywersyfikować ową publikę. Kiedy, i znowu, przykład, nad którym pracuję, czyli Muzeum II Wojny Światowej. Z jednej strony zakładaliśmy, że Szkot czy Portugalczyk, który ma zerową wiadomość o nie ma wyobrażenia o tym, jak druga wojna światowa wyglądała w okupowanej Europie, bo tam nie był, to musi być dla niego czytelne. Musi to być czytelne, musi to być swoje dla Polaka, ale musi też być to podane również w taki sposób, by było interesujące dla 10-letniego czy 12-letniego młodego człowieka, który swoją ścieżkę zwiedzania również w tym muzeum powinien znaleźć. Także kierunek taki, aby równać do gustów jak słuchaczy muzyki bardzo lekkiej, bardzo przyjemnej, blisko polo, to nie jest ten kierunek, który bym sugerował.
Myśmy robili badania, czego chcą w Muzeum II Wojny Światowej widzowie. I oni myśleli w ten sposób. Najważniejsza tradycja zbrojna, potem konspiracja, potem wielka polityka, potem codzienność, potem polskie męczeństwo, potem zagłada Żydów, w końcu, w zależności od miejsca, kwestia ukraińska, dziadek w Wehrmachcie, okupacja sowiecka i ruski. To są rzeczy, które się tak pojawiały w takiej mniej więcej kolejności. Oczywiście musimy to uwzględniać, ale nie musimy wcale, nie powinniśmy takiej nadawać struktury wystawy, bo wtedy nie osiągnęlibyśmy celów, które sobie zakładamy, a już tak zgrubiona wystawa byłaby absolutnie nieczytelna dla naszego sztaba. Także tu też zasada złotego środka powinna być zachowana. To tyle, żeby nie przedłużać. Ja myślę, że to w dużej mierze jest test, będzie też test również dla nas, takiej sprawności, jeżeli chodzi o sztukę. Bo to jest coś takiego, jakby zapytać, ja bym porównał muzeum do filmu, prawda? Jakby zapytać, czy to ma być film Pasikowskiego, czy Bergmana. Ja bym powiedział ani jeden, ani drugi, tak? To ma być film Andrzeja Wajdy. To znaczy taki, który siłą tematyki, bo który potrafi przykuć uwagę zwiedzającego. Siłą też pewnej formy, siłą pewnego pomysłu. To jest to, co potrafi, jest po prostu ważne z punktu widzenia społecznego. Znaczy Andrzej Wajda ma taki niezwykły dar tego, że prawie co drugi jego film, czy co trzeci trafiał w takie ogromne, ważne zapotrzebowanie społeczne, bez jakiegoś, bez potrzeby specjalnego spłycania tego, potrafił robić wielkie filmy. No oczywiście, że są pewne reguły, których trzeba wtedy stosować, to znaczy to nie może być jakby film, to nie może być film, czy to nie może być ekspozycja przeznaczona tylko dla tych krytyków sztuki, to nie może być ekspozycja przeznaczona wyłącznie dla intelektualistów, ale z drugiej strony nie może to być też taka prosta opowieść, która nie ma jakichś głębszych przekazów. Ten przekaz musi być prowadzony na wielu poziomach, tak żeby on był atrakcyjny, prawda? Żeby były te wielkie sceny, prawda? Które pozwalają, nie wiem, takie sceny z Gdańska 70 roku, czy coś takiego, które pozwalają przyciągnąć tą dużą publiczność, a jednocześnie, czy wielkie dramaty, a jednocześnie musi być tam pewna subtelność narracji. I nie da się tego tak z góry powiedzieć. Na pewno muszą być, na pewno, ja jestem przeciwny takiemu też dzieleniu muzeów na nie, tradycyjne, nowoczesne, czy coś tam takiego. Każdy pomysł muzeum ma swoją specyfikę, swoją kolekcję, swoje miejsce. To wszystko zależy nawet od geografii, w tym sensie, że inaczej się buduje muzeum, które jest daleko od wielkiego środka miejskiego, inaczej w centrum miasta, inaczej na obrzeżach miasta i tak dalej, i tak dalej. To jest za każdym razem pewne wyzwanie i to wymaga po prostu pewnej analizy, która... A też pewnego wyboru, to znaczy muzealni też musi wiedzieć, do jakiej publiczności chcemy być, prawda? Bo jeżeli byli muzeum o Gombrowiczu, to być może on nie musi wcale się zbliżać do publiczności masowej. I to nie jest koniecznie. A jeżeli się robi Muzeum Historii Polski, no to musi być ta wystawa musi przemawiać do 12-letniej młodzieży, która będzie przyprowadzana na wycieczkach szkoły. Nie może być to tylko dla wystawa przeznaczona dla subtelnych intelektualistów z kilku miast akademickich. Bliższość muzealna. Na wstępie chciałbym wyrazić radość, że jest to jeszcze publiczność muzealna, a nie klientela, instrumenci i interesariusze. No i takie spotykamy, taką spotykamy nomenklaturę. To pewnie jest kalka z angielskiego. Była tu mowa o tym, że w Polsce nie prowadzi się badań nad publicznością muzealną. Rzeczywiście jest to. Ale z drugiej strony tu jeden z referentów, czy referentkami odnosiła się do badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Nowej Zelandii. Otóż trzeba pamiętać, że publiczność muzealna w muzeach Stanów Zjednoczonych, Kanady może w mniejszym stopniu w Nowej Zelandii
jako członka wspólnoty brytyjskiej jest zupełnie inna i czasem zupełnie czego innego oczekuje od muzeum niż publiczność starej Europy, w tym Polski. W publiczności Muzeum Stanów Zjednoczonych, jak się zdążyłem zorientować, dużą uwagę przywiązuje się do oczekiwania nie treści prezentowanych wystaw, czy też projektów innych muzealnych i programów, a oczekiwanie miejsca. To musi być zaopatrzony dobrze sklep muzealny, niekoniecznie sprzedający tylko książki i inne przedmioty związane z muzeum. To musi być przysłowiowy McDonald's albo restauracja. Nie mówię tu o muzeach Metropolitan, czy też o muzeach państwowych, takich jak Smithsonian. Ale w większości muzeów amerykańskich czy kanadyjskich tak się właśnie dzieje. Zresztą to, o czym mówił pan profesor Rotermund o czekającym nas nowym modelu korporacyjnego zarządzania, oby w Polsce weszło jak najpóźniej, to już dawno się dzieje w muzeach amerykańskich, częściowo brytyjskich, czy też w muzeach holenderskich. Także te badania tych trzech krajów, no, nie można ich tu tak implementować na warunki polskie. Proszę Państwa, to co już mówił pan profesor Rafał Pluch, no, trzeba zachować złoty środek, ale również pewną zasadę wzajemności, jeśli chodzi o spełnianie oczekiwań publiczności, a jednocześnie na kreowanie oferty muzeum. Też można się, proszę Państwa, odwołać do tej preambuły ustawy o polskich muzeach, o muzeum, które nie jest taka najgorsza. Jeśli w ofercie muzealnej, oferta muzealna i oferta publiczności będą zgadzały się i zbiegną się w jednym zdaniu wyjątku właśnie z preambuły ustawy, z artykułu pierwszego, to zacytuję. Upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowania wrażliwości poznawczej, estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. No, to jest te granice, w których możemy się poruszać przy sytuacjach, kiedy publiczność muzealna zechce preferować inne wartości, a pamiętajmy, że muzeum jest również instytucją humanistyczną, niezależnie od rodzaju gromadzonych zbiorów. Poza tym ta publiczność, oferta dla publiczności muzealnej i jej oczekiwania powinny jednak mieć na uwadze jeszcze jedną cechę muzeum. Cecha, co prawda, nie zawartą w żadnej definicji, ale de facto istniejącą od wielu lat. Otóż muzeum jest instytucją zaufania publicznego. Nie tylko w kwestii takiej, że gromadzone zbiory nie ulegną rozproszeniu, ale również zaufania publicznego w zakresie programów, w zakresie zwiedzania i w zakresie oferty dla publiczności. Dziękuję bardzo. Zanim spróbuję odpowiedzieć na pytania dotyczące oczekiwań zwiedzających, to nie mogę sobie odmówić, żeby nie odnieść się do kontekstu niemieckiego, o którym powiedział dyrektor Kostro. No myślę, że porównywanie sytuacji w granicy między Niemcami a Polską to jest trochę tak jak porównywanie standardu życia między Polską a Niemcami.
W Berlinie jest 175 muzeów, to jest 1/6 wszystkich polskich muzeów. Berlin jest metropolią, więc jest troszeczkę inna sytuacja. To, że rzeczywiście Niemcy realizują bardzo przemyślaną politykę historyczną, to widać i chcą w ten sposób stworzyć, budować taką tą pozytywną tożsamość, czyli w oderwaniu od Holokaustu i II wojny światowej. Stąd te muzea. Natomiast te inne muzea są często taką elementem ciekawym, atrakcją turystyczną, checkpoint Charlie dla muzeum ucieczki, ale poza tym mają takie wydarzenia. No jednak w Polsce muru nie było, w Polsce nie było dwóch państw i parę jeszcze innych rzeczy, które rzeczywiście są ciekawe narracyjnie. Poza tym jednak w Niemczech jest cały system edukacji politycznej, cała sieć akademii, ośrodków, to się wszystko wpisuje. Chcę po prostu powiedzieć, że to jest zupełnie inna sytuacja. Dlatego jest tak dużo różnic między polskimi a niemieckimi muzeami. Jeszcze druga kwestia, która tu była poruszona. Chciałbym, żeby to dobrze brzmiało, bo jeżeli mówimy o kreowaniu tożsamości, rozumiem, że mówimy o tożsamości głównie pluralistycznej, takiej obywatelskiej, a nie tylko narodowej. Bo jeżeli muzea będą, nawet te muzea historyczne, czy muzeum historii Niemiec, czy muzeum historii polskiej, to na marginesie powiem, że Muzeum Historii Niemiec jest też oczywiście ekspozycja poświęcona II wojnie światowej i Holokaustowi. Tam są zdjęcia z getta lubelskiego, także pokazujące budynki, które były może 300 metrów stąd. Ale wiadomo, że te muzea współkształtują jakąś świadomość zbiorową i tę tożsamość. Natomiast one jednocześnie jako muzea powinny być miejscami takiej społecznej, trochę krytycznej autorefleksji, pokazującej również różnorodność w sztuce, historii i tak dalej. Jeżeli tylko pełnią tę jedną rolę, a takie mamy muzea za granicą i w Polsce, no to jest ten problem, że to są muzea jednak bardzo polityczne. I chyba mimo wszystko trochę szkodliwe w dłuższej perspektywie czasu. I teraz odpowiadając na to pytanie. Oczywiście w żadnym muzeum nie ma jednorodnej grupy zwiedzających. Jest ileś tam typów i to można przełożyć z jednego muzeum na drugie. I w miarę pewnej, takiej, w ramach możliwości myślę, że można przede wszystkim trzeba poznawać te oczekiwania tych, którzy odwiedzają i je uwzględniać. Ale oczywiście zgodnie z pewnym zdrowym rozsądkiem, no, to musi muzeum trochę postępować kuratorzy, jako opiekunowie zbiorów, trochę autorytarnie. Ale tak naprawdę, skoro mówimy o tej funkcji udostępniania, no to powinniśmy pamiętać, że ważne jest, żebyśmy poznali motywy nie przychodzenia do muzeum, nie odwiedzania muzeum, bo to jest większość. Wobec społeczność, publiczność muzealna odzwierciedla mimo wszystko społeczność danego kraju, regionu. Nie może we wszystkich kwestiach, ale ogólnie, więc jeżeli znamy jakby poziom kultury politycznej, nawyki, ogólnie społeczeństwa, no to się możemy spodziewać tego, jakie znajdzie to przełożenie na muzea. I tutaj możemy coś robić. Rzeczywiście, no muzea powinny stymulować te oczekiwania trochę i postawy, nawyki. No to jest ta funkcja właśnie społeczna i edukacyjna. No, nie zawsze się może to udaje. Natomiast muzea maturologiczne są o tyle lepsze sytuacji, że jest trochę tych badań dotyczących publiczności muzealnych, zarówno przede wszystkim w Niemczech, ale też w Polsce, prowadzone między innymi przez Katarzynę Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I z nich wynikają rzeczy takie istotne i zasadnicze dla nas, nie mówiąc o wszystkich. Najczęściej odwiedzający oczekują doświadczenia kognitywnego, że coś poznają, z tym jest różnie w różnych muzeach, a wychodzą i podkreślają doświadczenie emocjonalne. Tak? I fakt bycia w miejscu. Ale nie taki, jak często jest galeria, że ktoś chce pójść do takiej galerii, trochę ze snobizmu, żeby później powiedzieć, aha, byłem tam, gdzie Mona Lisa. Są tacy zwiedzający. Tu się podkreśla, że ktoś później mówi, że to jest trochę jak doświadczenie egzystencjalne. Ja tu byłem, to było ważne miejsce. Więc to jest dla nas ważna wiadomość, bo to pokazuje, że aura miejsca i taki suchy przekaz, jeżeli chodzi o zabytki, jest silny, jest potrzebny. Natomiast te ogólne rzeczy, jeżeli chodzi o publiczność i te oczekiwania, no jak mówię, częściowo one wynikają z badań, bo nawet zwiedzający mówią, czego oczekują takich muzeów, podtrzymywanie pamięci, nawet taka funkcja no, trochę polityczna, społeczna, czyli żeby ostrzegać przed niebezpieczeństwami, czyli jakby kształtować tą wrażliwość na to, co się dzieje. Zresztą my zakładamy, że jej edukacja taka powinna być, żeby ucząć się z przeszłości, no, umiemy krytycznie patrzeć na teraźniejszość. Nie chodzi o jakieś analogie, tylko po prostu świadomość, że trzeba być po prostu czujnym. Mówiło oczywiście o takim globalnym i że to oznacza, że
my jako obywatele musimy czuć się współodpowiedzialni za to, co się dzieje. No, to są takie wielkie słowa, ale na tym chyba polega trochę kształtowanie pewnej świadomości obywatelskiej. Taip pat labai norėčiau padėkoti už tą klausimą, kuris iš tikrųjų yra pasidalintis šio laikinės visuomenės tos gyvybės. Kalbam apie muziejus šio laikinėje visuomenėje ir šio laikinėje kultūroje. Kalbam apie dialogą. Mówimy o dialogu. Žinom muziejų misijas, mūsų tikslus, siekinius. Wiemy o misji muzealnej, o celach. Bet nepaklausim visuomenės žmonių, kokių muziejų jiems reikia. Ale nie zawsze dopytujemy się społeczeństwa, jakie muzea potrzebują. Ir kitaip negu Lenkijoje, Lietuvoje tik pastaruoju metu jau valstybiniu lygiu iš tikrųjų pradėta galvoti apie kiek kitokius muziejų vertinimo parametrus. I w odróżnieniu od Polski na Litwie tylko teraz zaczęto mówić na poziomie państwowym, na poziomie rządowym, jakie muzea potrzebujemy i jak powinny wyglądać te muzea. Svarbus ne tik tai statistiniai duomenys, bet ir visuomenės nuomonė, visuomenės apklausa. Ważne nie tylko są dane statystyczne, ale i opinia społeczna. O monitoringas iš tiesų dar nepadarytas, yra tik tai tikslai. Monitoring jeszcze nie został dokonany, są tylko cele i chęci. Kiedy czy tylko tej mózgu muzeum, pavyzdžiui, pateikti keletą tokių pavyzdžių? Na podstawie naszego muzeum mogłabym przedstawić kilka takich przykładów. To jest taka empiryczna patrzeć? To jest taka empiryczna, tak. Ir ieškom, visuomeniškai ieškom savo veiklos modelių, klausim žmonių, kokie yra jų nuomonė, stebim lankymo statistiką ir apskritai tos įspūdžius apie muziejų ir galim pasidalinti patirtimi. Monitoruojam opinie społeczne, patrzymy, jak na to reagują, jak na zwiedzanie właśnie muzeum reaguje społeczeństwo. Na tej podstawie możemy podzielić się pewnymi przykładami. Przedstawiam jeden przykład. Minėjau, kad mūsų muziejaus viena iš misijų yra muzikinio paveldo komunikacija. Tak jak wspominałam, jedną z misji naszego muzeum jest komunikacja dziedzictwa muzycznego. Ir ėmėm rengti koncertus, kuriuos pavadinčiau kultūrinė intriga. I organizujemy koncerty, które określiłabym jako intriga kulturalna. Pavyzdžiui, džiazuojantis barokas. No, jako przykład barok w stylu jazz. Muziejuje turime daug senosios muzikos instrumentų, vienas iš jų yra senieji vargonai. W muzeum mamy mnóstwo instrumentów dawnej muzyki, jednym z nich są stare organy. Surengėm koncertą, į kurį pakvietėm labai gerai žinomą pasaulinio garso lietuvių saksofonininką. Zorganizowaliśmy koncert, na który zaprosiliśmy jednego słynnego w skali światowej saksofonistę. Jest znany dla każdego młodego człowieka. Pakvietėm kitą specjalistę senosios muzikos specjalistę, kuris beje yra baigęs studijas Amerikoje, būtent vargonų edukacijos srityje. Zaprosiliśmy drugą osobę, która ukończyła studia w Stanach Zjednoczonych,
który jest specjalistą od edukacji w sferze organu, muzyki organowej. Ir to koncerto metu klausėmės autentiškų pasakojimų padėjų muzikantų ir atliekamos muzikos improvizacijos. I właśnie słuchaliśmy takiej symbiozy tych dwóch wykonawców, tego dialogu tych dwóch wykonawców, tej improwizacji, którą przedstawiali nam. Ir jauni žmonės, kurie atėjo į muziejų tą koncertą, nes jie norėjo pasiklausyti žinomo saksofonininko. I młodzi ludzie, którzy przyszli do muzeum, którzy chcieli właśnie posłuchać wykonania młodego saksofonisty. Sužinojo, kad baroko muzyka, senoji muzyka, savo esmę taip pat yra improvizacija. I właśnie dowiedzieli się, że stara, dawna muzyka, muzyka barokowa również jest improwizacją. Ir vienas iš tokių modelių iš tikrųjų atvežė sėkmės, nes pritraukė jaunų žmonės į muziejų. To jest właśnie jeden z tych przykładów, jeden z tych modeli, który przyciąga młode społeczeństwo do muzeum. Bet mus, tiek mūsų muziejų, tiek Lietuvos muziejus, iš tikrųjų yra labai aktualūs dalykiniai kontaktai visų pirma su Lenkija. Ale dla nas i dla innych placówek muzealnych na Litwie są bardzo aktualne takie bezpośrednie kontakty z innymi państwami, w szczególności z Polską. Kiedy nas możemy przejąć ją sukcesywnie na Polskę? Ponieważ możemy już przejąć tą taką, ten taki... Przepraszam bardzo, najmocniej wyskoczyło mi ten, wyskoczyło mi doświadczenie. Dziękuję. Moje ostatnie pytanie, dlatego chciałabym, żeby może Państwo jeszcze wykorzystali tą niezwykłą okazję, kiedy tylu pań, którzy zarządzają różnymi instytucjami muzealnymi, jest razem, można ich o coś zapytać. Stąd moje ostatnie pytanie, bardzo optymistycznie, a ja się chciałam Państwa zapytać o zagrożenia. Przede wszystkim z literatury przedmiotu wynika, że współczesne muzeum jest zagrożone cierpliwością. Ja przytoczę tylko chociażby kilka tych zagrożeń. Zbyt duża funkcja rozrywkowa, zbyt szeroka oferta muzeum, na przykład ciekawostki, diorany, filmy, rekonstrukcje, akcje rozmaite, koncerty, konferencje, i coraz liczniejsze galerie handlowe, to wszystko sprawia, że niejako muzeum przestaje być już przede wszystkim kolekcją, udostępnianiem kolekcji, a zamienia się w taki jarmark. Następnie mamy takie zagrożenie, jest za dużo muzeum. Z drugiej strony muzea powstają, które są bardzo chaotyczne, to znaczy zbierają niejako już możliwe ślady minionej cywilizacji. Powstają również, co również jest poczytywane za zagrożenie, muzea bez kolekcji, gdzie budynek jest niejako ważniejszy niż ta treść, o której mówiliśmy. Jest czasami również za zagrożenie, oczywiście to nie są moje opinie, także bardzo proszę, żeby Państwo na mnie nie krzyczeli, to jest to wszystko, co można znaleźć w literaturze przedmiotu. Zbyt duża publiczność jest również zagrożeniem, gdyż są miejsca, gdzie ta publiczność niejako nie jest w stanie nawet doświadczyć czegokolwiek, gdyż w takiej masie ludzi te muzea przeżywają po prostu takie oblężenie, że zwiedzanie właściwie polega tylko na zaliczeniu pewnej atrakcji, niż na faktycznym, emocjonalnym kontakcie i bezrefleksyjnym. A zatem te wszystkie i wiele innych zagrożeń można wymienić i odnaleźć w rozmaitych tekstach naukowych. Ja się chciałam zapytać Państwa o to, czy uważają Państwo, że Waszym instytucjom, którymi kierujecie, faktycznie coś zagrało? Dajecie się przewidzieć w przyszłości, oprócz tego, że nie powstanie. I jeśli coś zagraża, to co takiego miałoby być?
Dziekarze mają muzeum. Gerbiama moderatorė vakar pradėdama konferenciją kalbėjo apie tokius du ambivalentiškus reiškinius. Pani moderator wczoraj rozpoczynając konferencję pani właśnie poruszyła takie dwie takie tendencje, dwa aspekty. Ir vienas iš jų jūsų įvardinta muziejų krizė. Jednym z nich właśnie był kryzys muzeum. Tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje, na, galbūt tai ir mano asmeninė ar mūsų institucijos nuomonė, apskritai tos krizės tikrai nėra. Yra atvirkštinis reiškinys, tai yra žmonės pradeda atrasti muziejų apskritai. Na Litvė raczej obserwujemy inne zjawisko, tego kryzysu nie widzimy. Odwrotnie, wręcz odwrotnie, ludzie odnajdują muzea. Ir mes kalbam iš tiesų apie tai, kad turi veikti vartotojiškoj visuomenėj. I właśnie musimy mówić o tym, że działamy w środowisku takim użytkownicy. Bet paaiškėjo, kad žmonės gali vartoti ir žinias. Ale jak teraz widzimy, tak się okazuje, że ludzie korzystają z wiedzy również. Ir tas euristinis pažinimo momentas iš tikrųjų yra vienas iš tikrųjų pusių muzeja. I to jest właśnie jedną z zalet współczesnego muzeum. Bet aišku, viena iš tokių sudėtingų aplinkybių, sunkinančių muziejų veiklą. Ale jednym z tych takich, jednym z cech, które, z jednym z uciążliwych cech współczesnego muzealnictwa. Yra tai, kad Lietuvoje iki šių metų kultūros institucijos ir muziejai negalėjo teikti projektų tiesiogiai gauti Europos Sąjungos finansavimo pinigams. Jednym właśnie z tych uciążliwych aspektów jest to, że do obecnego roku, do dzisiejszego roku jest to, że placówki muzealne na Litwie nie mogły aplikować o fundusze unijne bezpośrednio. Tylko w tym roku sytuacja zmieniła się. Ir manau, kad mūsų muziejai pavyks realizuoti tokią protingą, racionalią politiką. I mamy nadzieję, że dla naszego muzeum uda się zrealizować taką racjonalną politykę. Nuolatinėse ekspozicijose taikyti interaktyvias ir kitas galimybes jau modernas. Na stałej ekspozycji wykorzystać pewne interaktywne rozwiązania. Vėlgi Lenkijos pavyzdys yra mūsų siekiamybė. I dążymy właśnie to wykorzystać na podstawie przykładu, jaki był zastosowany, jaki jest stosowany w Polsce. No cóż, trudno jest przewidzieć przyszłość, również te zagrożenia. W literaturze zwraca się uwagę na tę dychotomię. Z jednej strony rozwój dynamiczny, dużo muzeów, cieszą się popularnością, nie wszystkie, ale mówimy o ogólnych tendencjach. Z drugiej ta refleksja, dyskusja nad kryzysem tożsamości muzeum, którzy mówią, że żyjemy w epoce muzeum trzeciej generacji, czyli takich multimedialnych. Trochę w tym prawdy jest, trochę jest przesady. Bo jednak no, rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo tej disneylandyzacji ekspozycji muzealnych, ale każdy muzeum samo podejmuje tutaj decyzję, w jaki sposób chce budować swój przekaz i w jakiej mierze wykorzystywać multimedia, a w jakiej przede wszystkim obiekty autentyczne i przestrzeń autentyczną. Ale jest rzeczywiście takie dążenie do tego, żeby w ramach uatrakcyjniania i konkurowania z innymi instytucjami kultury
I nie mówię tylko o Polsce, bo to przecież jest raczej tendencja europejska, no, dążyć do takiego spłycania przekazu. Myślę, że przed tym trzeba się bronić, bo jednak gdybyśmy wrócili do pierwszego wątku, ta świadomość tej misji, to jest najważniejsze, że jednak chodzi o pewien przekaz nie elitarny, ale taki, który traktuje widza nieprzedmiotowo, a podmiotowo, chce z nim komunikować się za pomocą wystaw i tego, co jest prezentowane. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o muzea martyrologiczne, ogólnie rzecz biorąc, ale też inne muzea, to sprawa jest taka, wiadomo, że jest sporo muzeów niedoinwestowanych. Znaczy tak, problemu z Zakłowi go nie ma, no bo no nie może prowadzić do odpowiedzialności wystawiczej. Ale są muzea, które nie mają niezbędnej infrastruktury do pełnienia wszystkich funkcji tych, które formułuje ustawa, w pełni. Bo to jest istotne. Więc tutaj no, wielu muzeach musi nie tylko martyrologicznie, ale to poprawić, bo inaczej ciężko będzie pełnić tę funkcję, wykonywać te zadania. Natomiast jest takie niebezpieczeństwo, myślę, że również w Polsce, że jakieś muzeum może być traktowane jako muzeum centralne, nadaje mu się specjalny status. Wtedy rzeczywiście inne będą w jakimś sensie marginalizowane. Jest inaczej w Niemczech, jeżeli chodzi o muzea pamięci. W Polsce zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. I wtedy te muzea, głównie nie państwowe, bo wiemy, że część tych muzeów to nie są muzea państwowe, nie utrzymuje muzeum i one są w gorszej sytuacji. Natomiast wydaje mi się ogólnie, ja się wczoraj odwołałem do Kenneta Hudsona, mówiłem, że on proponował, żeby 18 lat temu, żeby nie mówić visitor, czyli odwiedzający, tylko mówić użytkownik muzealny, pokazać właśnie tą aktywność muzealną. I zapytany, jakie muzea mają szansę odnieść sukces, to powiedział, że przede wszystkim te, które pozwalają właśnie tym użytkownikom zwiedzającym przeżyć to muzeum, czego nie mogą przeżyć w domu. Niby to brzmi banalnie, ale tak naprawdę to jest bardzo ważne. Więc wracając do tej wirtualizacji ogólnej, skoro to można zrobić w domu, no to tak naprawdę po co na tym muzeum. I myślę, że jeżeli on ma rację, a do tej pory okazuje się, że miał rację, bo ta potrzeba przeżycia, który się nazywa właśnie no, przeżycie muzealnym, tej kontemplacji zbiorów, jest podkreślana w wielu badaniach, to między innymi te muzea historyczne w autentycznych miejscach, bez względu, czy to będą muzea martyrologiczne, czyli związane z Holokaustem, z zbrodniami II światowej, czy może innymi wydarzeniami, okupacją, czyli już innymi aspektami, myślę, że jeszcze długo będą nie tylko potrzebne, ale również oceniane przez widzących jako ważne i użyteczne. Szanowni Państwo, w tezach naszej konferencji, jak też i w tezach do dyskusji, do panelu padły słowa kryzys i zagrożenie. Można to odczytać jako katastroficzną wizję. I zacytuję drugi wpis do księgi pamiątkowej działa i się trochę zaspoczyła. Proszę Państwa, w pierwszym rzędzie, jeśli w Polsce może nastąpić kryzys muzeum, nie mówię o sytuacji za lat 20 i 50, to podkreśliłbym to, o czym mówił pan dyrektor Tomasz Kranz. To jest poziom finansowania i budżet muzeum. Ten budżet, w szczególności muzeów samorządowych, on się obniża. Nominalnie jest ten sam. Ale wiemy na własnym przykładzie, jak też na przykładzie innych muzeów samorządowych, że on od lat 5, 6, 7 stoi na takim poziomie przy wzroście wszelkich kosztów. Drugim takim zagrożeniem jest taka przyszłość, kiedy będzie przeważał pogląd, że największą przeszkodą w działalności muzeum są muzealia i zbiory i rzetelna praca nad nimi. Takie tendencje obserwujemy nie tylko zresztą w sferze zbiorów, ale również i budynków muzealnych. To, o czym mówił pan dyrektor Rotenburg w swoim wstępnym wykładzie. Zacytuję Państwu zdanie z lat 1986 Germana Czerwca.
Trudno osądzić na podstawie kalejdoskopowego przeglądu architektury, że muzealnej, że nowa architektury służy eksponowanym dziełom, w jakim sprzeniewierza się wysyłając na pierwszy, sprowadzając architekturę muzealną do dekoracji, a nie mówiąc o zbiorach. Jest takie niebezpieczeństwo, ale proszę Państwa, myślę, że w polskich realiach takiego niebezpieczeństwa jeszcze przez długi czas nie będzie. Pamiętajmy, mówiąc o kryzysie muzealnickim, pamiętajmy, że już takie kryzysy były w połowie XVII wieku. Wielki kryzys gabinetów osobliwości, czyli paramuzealnych instytucji i zjawisk. No i co z tego wyrosło? Wyrosły muzea, baza do muzeów nowoczesnych i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bym te elementy, czy te zagrożenia, o których pani profesor mówiła, nazwał je raczej problemami. Czy to są problemy muzeów? To są realne problemy muzeów i z nimi musimy się mierzyć, tak jak oczywiście z problemami finansowymi. Natomiast nie traktowałbym ich charakterze zagrożeń, w tym sensie, że rzeczywiście zagrożenia były dwa. Jedne, o którym mówił pan dyrektor, to znaczy, że gdybyśmy nagle porzucili zbiory, prawda, i nagle muzealnictwo zaczyna lekceważyć konserwację, zbieranie i tak dalej, bo to jest jeden z dwóch filarów, bo gdybyśmy przestali interesować się publicznością, albo publiczność przestałaby interesować się muzeami. O ile w przypadku zbiorów jest jakiś cień zagrożenia, ale wydaje mi się, że nie jest on na tyle poważny, żeby stanowił jakieś trwałe zagrożenie. To w przypadku publiczności jest wręcz przeciwnie, to znaczy wydaje mi się, że jest cały czas rosnąca rola muzeów, rosnące znaczenie, zwiększająca się frekwencja. Oczywiście, że to nie dotyczy wszystkich muzeów, ale w każdym razie trudno mi wymienić w tej chwili na przykład, czy w Polsce, czy za granicą jakiś taki duży, może musiałbym się tak poważnie zastanowić, jakiś taki dużą wpadkę, że powstało muzeum, które dla niej nie ma publiczności, albo jest jakąś katastrofą dużą pod tym względem. To znaczy, że jest, natomiast wręcz przeciwnie, te ostatnie kilkanaście lat to jest okres, ja mnie tutaj te muzea niemieckie to jest przykład, ale tak naprawdę w wielu innych krajach tych muzeów tworzy się bardzo dużo. Polska oczywiście jest również jednym z takich krajów, w których dzieje się bardzo dużo. Ale tutaj przejdę jednak do polemiki z moim przedmówcą, także z panem dyrektorem Krantze, dotyczącej po pierwsze tego, co mówił na temat Niemiec. Mój zarzut nie polega na tym, że my nie mamy tylu muzeów, takich muzeów jak Niemczech, tylko po pierwsze na tym, że nawet jak mamy niektóre z tych muzeów, to one nie są poważnie potraktowane. To znaczy nie może być tak, że Muzeum Historii Polskiej, które się w ten sposób nazywa, nie ma ani lokalizacji, ani finansów, ani terminarza po prostu. Ponieważ to trzeba zlikwidować. Czyli ktoś musi podjąć taką męską decyzję i wziąć na siebie odpowiedzialność polityczną i powiedzieć, pan dyrektor Kostro idzie do dymisji, a muzeum jest w likwidacji. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, i tego sobie nie wyobrażam, że w Niemczech czy jakikolwiek kraju, do którego aspirujemy, żeby być podobni, taka sytuacja była możliwa. I druga rzecz, nie chodzi mi o to, że potrzebujemy teraz 15 wystaw na temat PRL-u, komunizmu i tak dalej, ale żebyśmy mieli chociaż jedną, prawda, a nie, i tego nie ma. Litwa ma, Łotwa ma, Węgry mają, Rosja nawet, co prawda to prywatne są ekspozycje, ale też są takie ekspozycje w Rosji, Rumunia ma, Polska nie ma. Uważam, że to jest jakiś dziwny fenomen, którego nie rozumiem do końca. Było różnych kilka inicjatyw, ale z różnych powodów one się nie udały. Nie bało się też Muzeum o Centralnym Statusie. Doświadczenie polskie mówi o tym, że Muzeum Narodowe w Warszawie jest chyba najsłabiej dofinansowanym, czy w najsłabszych warunkach funkcjonującym muzeum, czy jednym z najsłabszych funkcjonujących muzeów. Przynajmniej jeżeli chodzi o Muzeum Ministra Kultury, no bo oczywiście jest inna sytuacja finansowa i wielu muzeów samorządowych, tu jest duża różnica pomiędzy muzeami tak naprawdę podlegającymi Ministerstwu Kultury, a muzeami samorządowymi. To jest, myślę, że w większości wypadków, poza oczywiście Warszawą, może Krakowem, to jest rzeczywiście duża różnica. Oczywiście już nie mówię o Muzeum Historii Polskiej, tutaj
jakby sposób traktowania muzeum, które mogłoby teoretycznie aspirować do bycia centralnym, jakby wskazuje na to, że takiego zagrożenia nie istnieje. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie było znowu za muzeum własne, doświadczenia własne i strachy własne. Nie ma muzeum, coś znaczy, nie ma strachów. Standardem pewnym w Polsce, wyznaczonym przez muzea narracyjnymi, jest Muzeum Powstania Warszawskiego, Wspólnoty Muzeów i również to Muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie. Bo to są te placówki, które zaproponowały Gwiezdnoży język. W pewnym momencie Muzeum Powstania miało niemal milion wizytujących w roku. Muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie doszło do 200 tysięcy wizytujących w roku, bardzo szybko. Z tym, że około 60% wizytujących Fabrykę Schindlera to są ludzie, to nie są polscy turyści, to nie są polscy osoby, które przyjechały, to nie Polacy. W Muzeum Powstania Warszawskiego zdecydowanie 80 parę procent do 90 to Polacy. Myślę, że gdzieś między, że dziś sukces oznacza znalezienie się gdzieś w tych widełkach. Tak myślę, tak myślę. I myślę, że obaj chcielibyśmy, aby w przyszłości placówka, których nie ma, taka mniej więcej ludzi ilość się pojawiła, wtedy uznać, że będzie bardzo za sukces. I to tyle. Natomiast tym razem wykorzystam sytuację, w której nie ma muzeum, ja będę teraz mówił o innych. Z jednej strony rzeczywiście w dużych miastach europejskich duże muzea mają się dobrze, ale znam z doświadczenia poszukiwania eksponatów poza Polską, na przykład w Wielkiej Brytanii w ciągu kilku ostatnich lat padło mnóstwo małych muzeów, wyprzedając kolekcje, oddając kolekcje, chcieli nadać wóz strażacki, jakieś takie dziwne rzeczy, byle tylko wziąć, prawda? Co pokazuje, że zagrożenie małych placówek wyspecjalizowanych jest olbrzymie w momencie, kiedy przychodzi kryzys. To może nas dotknąć i tego bym nie wykluczał. Może też nas dotknąć to zjawisko białego słonia, zbudowania olbrzymich muzeów, które potem trzeba jakoś utrzymywać. To też jest zagrożenie. Natomiast jeśli chodzi o te zagrożenia wymienione przez prowadzące, to ja posłużę się przykładami. Grozi nam nadmiar pieniędzy miejscami, które koniecznie trzeba wydać i związany z tym kicz, chaos i banalizacja. Ja podam dwa przykłady z Rzeszowskiego, gdzie lokalne władze, władze samorządowe, zafundowały obok siebie dwa muzea w odległości 15 km, oba związane z wyłowaniem światło Svalba, walką wywiadu i tak dalej. To jest Pustków i Blizna. W Bliźnie zbudowano coś, co można by nazwać pomnikiem chwały niemieckiej myśli technicznej, która zbudowała V2 i w ogóle jest świetnie. I tam następnie są festyny ludowe, kampania Wojska Polskiego, fotografuje się na tle wielkiej, 1:1 zrobionej kopii rakiety. No, straszne, po prostu straszne. Pieniądze gminne zostały wydane, została rzecz rozliczona. 15 km dalej, obóz pracy, straszliwie ciężki obóz pracy, głównie dla jeńców sowieckich, ale również dla Polaków w Pustkowie. Tam nie pozostało nic. Tam też w zatoce autostrady za pieniądze unijne zbudowano sobie całkowicie nowy, śliczny obóz koncentracyjny z wieżyczkami, z trzema barakami. No, i to jest filia muzeum powiatowego. Nie wiem, co powiedzieć. To jest straszne, ale to się dzieje i takich inicjatyw jest więcej. Z drugiej strony
już nie pieniądze publiczne, jak najbardziej prywatne, najbogatszy chyba Kaszub, przyjaciel Lecha Wałęsy, zbudował w Szymbarku Centrum Kaszubskie Paramuzealną Instytucję, gdzie jest dom krzyży prawnogami, najbliższa deska wycięta piłą ręczną, takie rzeczy, plus cała opowieść o Kaszubach. To jest absolutnie, to przeczy zdrowemu rozsądkowi, prawda? Wszystko, co tam jest pokazane, tam się nic nie zgadza, łącznie z tym, że gryfy odtworzono bunkier gryfa pomorskiego, jak organizacji konspiracyjnej, ten gryf, ten bunkier gryfa pomorskiego, on ma tam 100 metrów, pod siebie jest oczywiście, i tam się mieści 300 osób. Jakie dodaję wyobrażenie, bo cztery gryfy pomorskie by tam zmieściły w tym jednym górze. To jednocześnie jest tam wóz, lokomotywa, jakby wywożona, radziecka lokomotywa, którą się jakby wywoziło ludzi na wschód, co to ma ze wspólnego z Kaszubami, nie wiem, sprowadzony z Syberii kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. I to jest mydło i powidło, wszystko razem, to jest straszne, a jednocześnie to jest niesłychanie popularne. Oni mają 250 tysięcy ludzi rocznie, sprzedają piwo, kiełbaski, przepuszczają ludzi przez krzywy dom i tam się kształtuje tożsamość kaszubska i tam jest również pewna legitymizacja kaszubszczyzny. Absolutna tragedia. I to są zagrożenia. Kolejne zagrożenie, znowu przykłady, to też jest status obiektu. Byłem w muzeum, żeby nie mówić, że tylko w Polsce bywa latarnie, ale na przykład byłem w Muzeum de Gaulle w Paryżu. I to jest znowu straszne z innego powodu. Tam, prawda, jest, nie ma żadnego obiektu, wszystko jest prawda? Wszystko jest tylko i wyłącznie pokazem. Podobno zostało mnóstwo rzeczy. No i to jest antymuzeum. Książki de Gaulle'a można przeczytać wyłącznie na czytnikach automatycznych, na czytnikach. Człowiek prowadzony jest przez słuchawki, które ma cały czas na głowie i jeżeli wróci pod obraz, czy pod jakiś inny obiekt również elektroniczny, no to musi dwa razy odsłuchać tego samego, bo wszedł w inne pole działania, oddziaływania fal radiowych. To jest wstrząsające wrażenie, nikomu tego nie życzy. I to jest złe, co nie znaczy, że tego typu trzeba odrzucać oczywiście tę nowoczesną technologię. Byłem bardzo niedawno znowu w Moskwie, w Muzeum Żydów, gdzie zawsze jest problem, jak pokazać okres przedprzedmiotowy. No, myślę, że Muzeum Historii Polski będzie miał problem z pierwszymi siedmiuset latami historii Polski. Większa koncentracja, ale powiedzmy z czerwca nie będziecie mieli. Bez szans, prawda? Tam to zostało zrobione dobrze. Muzeum dało. Można zrobić muzeum niewielkiej ilości przedmiotów, bo jednak muzeum nowoczesnym, narracyjnym najważniejsza jest historia. Umiejętnie opowiedziana historia, a przedmiot powinien zostawać w centrum, bo to przedmiot daje to zahaczenie emocjonalne, ten punkt wyjścia. Ale krótko mówiąc, co próbuję powiedzieć, największym zagrożeniem dla muzeów jest upowa. Panie profesorze, mówię adwokat. Rozważania pana profesora wokół Podkarpacia się tak obracały, to chcę powiedzieć, ja nie pochodzę z Podkarpacia, ale chcę powiedzieć dla przeciwwagi, że w tym samym czasie, kiedy powstawały te kurioza, to zbudowano rezerwat archeologiczny i udostępniono Troja Północy ze wspaniałymi zabytkami archeologicznymi. Także nie tylko te pomysły. To nie są zagrożenia. No ale bilansując to Podkarpacie, trzeba i o tym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję.
zachęcam Państwa do zadawania pytań panu. Panorama, to jest skandal, to są wszystko 3D. I
używając wczesnych środków, robi dokładnie to samo, co dzisiaj się robi. Co dzisiaj wolimy się, że to jest stygmatyzacja. To jest jeszcze nasz problem na przykład dzisiaj wykorzystanie dla współczesnego muzeum. Na przykład ja bym w Muzeum Historii Polski nie wykorzystał tego ołtarza, prawda? Właśnie dlatego, że on jest XIX-wieczną próbą odtworzenia Unii Lubelskiej. Znaczy mógłbym ją wykorzystać, ale tylko jakby pokazując, w jaki sposób w XIX wieku wyobrażano sobie Unię Lubelską, albo w jaki sposób tworzono tożsamość narodową w XIX wieku, a nie po to, żeby pokazać samą Unię Lubelską. No, bo ona jest już anachronicznym wyobrażeniem, bo Unii Lubelskiej dzisiaj jakby nie można w ten sposób jej przedstawić. Uzupełniając i dodając jeszcze jeden element do wypowiedzi pana dyrektora, pan dyrektor, że od nas kiedyś, a szczególnie pana ramy, to był obraz 3D, ale przypomnę, że 2D, czyli podstawowa informacja o obiektach muzealnych, czy też jeszcze nie nazywanych obiektami muzealnymi w postaci rozbudowanego podpisu, to liczy się 2000 lat. Czuwa nad techniką muzealną, nad tym 3D. Dziękuję bardzo.